Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Mamy kolejną premierę. Czas pokaże, czy to będzie kolejna tak zwana papierowa premiera. No nie mi to oceniać, czas to pokaże. W każdym razie, mamy tutaj Radeona 6600 XT. Jest to póki co najniższy model przedstawicieli RDNA 2. No i dzisiaj porównamy go sobie z innymi kartami graficznymi i zobaczymy, czy ta karta jest warta zachodu. Jeżeli chodzi o specyfikację, ta karta posiada 32 compute units, 8 GB GDDR6, teoretyczny pobór mocy do 160 W, no i karta generalnie celuje w 1080p. AMD sugeruje, że ta karta powinna być konkurentem dla RTX-a 3060, pomimo że jest ona wyceniona nieco drożej, bo MSRP tej karty wynosi $379, gdzie 3060 według MSRP, przypominam, powinna kosztować $329. Więc no jest to cena nieco wyższa, więc również powinniśmy się spodziewać wyższej wydajności. Oczywiście karta wyposażona jest w szereg technologii, które dostępne są na kartach AMD. Co za tym idzie, mamy tutaj Smart Access Memory, czyli Resizable Bar, FidelityFX Super Resolution i wiele, wiele innych. Kartę graficzną, którą dostałem od AMD do testów, jest to dokładnie wydanie od ASRocka, bo nie wiem, czy niektórzy z Was wiedzą, że ASRock również produkuje niereferencyjne karty dla AMD i to wydanie, które ja mam, jest to dokładnie Phantom Gaming. Mamy do dyspozycji 3 porty DisplayPort 1.4a, jedno HDMI 2.1. Karta wykorzystuje do zasilania 8-pinowe złącze. Karta ma grubość około 2 slotów, no i około 300 mm długości. Na pokładzie znajdziemy też 3 wentylatory czy podświetlenie RGB. No i nie przeciągając dalej, zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową i lecimy z omawianiem wyników. Assassin's Creed Odyssey. Pierwszy test i się dzieje, bo 6600 XT dość mocno odleciał od 3060. Ulala, aż miło popatrzeć. Assassin's Creed Valhalla, czyli nowsza odsłona cyklu, jest na DirectX 12 i widać tutaj prawdziwą przepaść, jeżeli chodzi o 3060, bo różnica prawie 20 FPS-ów. Gdy przechodzimy do Control natomiast, różnica po raz kolejny jest wprawdzie na korzyść 6600 XT, ale nie jest już aż tak znacząca. W Cyberpunku 2077, cóż, te różnice praktycznie się niwelują. Dwie klatki na korzyść 6600 XT można by zaliczyć do błędu pomiaru. No już tak kolorowo to nie wygląda. Natomiast gdy uruchomiłem Doom Eternal, który działa na wulkanie, 6600 XT wychodzi po raz kolejny zdecydowanie bardziej wyraźnie na prowadzenie. Sytuacja zresztą wygląda dość podobnie w Forzie Horizon 4, która działa na DirectX 12. Do tego zestawienia chciałem dorzucić grę Godfall, która jest dość mocno promowana przez AMD. No i cóż, rzeczywiście, w tej grze Radeon bardzo korzystnie wypada. Gdy przetestowałem Need for Speed Heat, 6600 XT zajął pierwsze miejsce, za nim był 5700 XT, no a trzeci był RTX 3060. Red Dead Redemption 2, które pomimo tego, że działa na wulkanie, to minimalnie lepiej wypadło na RTX 3060. Jest to dość interesująca sytuacja. Test bez Wiedźmina się nie liczy, jednak w tym konkretnym przypadku liczy się to, że po raz kolejny wygrywa tutaj nasze zestawienie 6600 XT. Więc jeżeli chodzi o taką tradycyjną rasteryzację, to ten 6600 XT wypada naprawdę rzeczywiście całkiem nieźle. Mimo że ta karta jest skierowana głównie do rozdzielczości Full HD czy 1080p, pomyślałem, że fajnie będzie dorzucić Wam parę testów w rozdzielczości 1440p. W Valhalla różnice są dalej, chociaż trzeba przyznać, że w tym teście 3060 troszeczkę skróciła swój dystans do kart czerwonych, którym wprawdzie no niewiele brakuje do uzyskania tych magicznych 60 FPS-ów. W Cyberpunku z kolei 3060 wyszła delikatnie na prowadzenie, ale po raz kolejny różnica 2 FPS-ów to jest niemal granica błędu pomiaru. No i zasadniczo wszystkie karty testowane na 1440p spiszą się dobrze w starszych tytułach, takich jak
Forza Horizon 4. W gruncie rzeczy, jasne, da się na takiej karcie pograć w 1440p, no ale musicie być świadomi tego, że będziecie musieli już nieco delikatnie obniżyć ustawienia graficzne w niektórych z bardziej wymagających tytułów. Gry z ray tracingiem to akurat dość mało wygodny temat dla kart czerwonych. Dlaczego? Za chwilę zresztą sami zobaczycie. No ale należy pamiętać o tym, że karty RDNA 2 to pierwsze, które faktycznie posiadają akcelerację ray tracingu, jeżeli chodzi oczywiście o karty AMD. Cóż, no widać to bardzo dobitnie w grze Control, nawet gdy delikatnie starszy 2060 Super no jest w stanie minimalnie takiego 6600 XT objechać. Sytuacja zresztą dość podobnie wygląda w takim Cyberpunku, bo 6600 XT zamyka nasze zestawienie. No i cóż, nawet Vulkan nie jest specjalnie w stanie uratować tego budżetowego przedstawiciela RDNA 2, gdy sprawdziłem go w grze Doom Eternal. Także jeżeli chodzi o ray tracing, no to sytuacja nie wygląda tutaj tak różowo, a powiem wam, że nawet trochę gorzej się robi, gdy do tej całej mieszanki wrzucimy DLSS. DLSS jest to funkcja upskalowania dostępna w kartach z serii RTX. Natomiast warto powiedzieć, że ostatnio premierę miał swój, powiedzmy, odpowiednik tej technologii po stronie AMD, FidelityFX Super Resolution. Technologia sama w sobie jest bardzo fajna, nagrałem o tym nawet pełny materiał, dlatego polecam zobaczyć zainteresowanym. Mimo wszystko jednak FSR, o ile jest fajny, należy pamiętać, że działa również na kartach NVIDIA. No i minus póki co tej technologii jest taki, że nie działa ona jeszcze w wielu grach. Póki co jest ich naprawdę garstka. No i nie ma też specjalnie ani jednego tytułu, w którym moglibyśmy porównać DLSS i FSR, bo na ten moment żadna gra nie obsługuje tych dwóch technologii jednocześnie. No i żeby pokazać te różnice z FSR, włączyłem go w grze Godfall na rozdzielczości 1440p. No i rzeczywiście jest to funkcja, która jest w stanie dać nam troszeczkę kopa do wydajności. No i widać ten skok zarówno w przypadku Radeonów, jak i kart NVIDIA. No ale w takim Cyberpunku dzięki obecności DLSS-a da się faktycznie z ray tracingu skorzystać. No i taka ilość klatek wygląda zdecydowanie lepiej. No i cóż, niestety Radeon też niespecjalnie świeci w zastosowaniach profesjonalnych. Gdy sprawdziłem go w Blenderze, możemy póki co korzystać tylko z renderowania z wykorzystaniem OpenCL. No i nie jest tutaj wielkim zaskoczeniem, że RTX miażdży go nawet przy wykorzystaniu CUDA, a ma jeszcze w zanadrzu technologię OptiX, która jest zdecydowanie szybsza. Jeżeli chodzi o zastosowania profesjonalne, Radeon również wypada gorzej w przypadku programu Adobe Premiere Pro. Niestety Radeon Multimedia Engine nie jest specjalnie szybkim encoderem, no i to przekłada się po prostu na gorsze czasy renderu i gorszą jakość. Optymistycznie natomiast jest, jeżeli chodzi o kulturę pracy tego mojego konkretnego egzemplarza. Otóż przy półgodzinnym stresie furmarkiem okazuje się, że rdzeń miał maksymalnie 63 stopnie, natomiast najgorętsze miejsce na karcie według sensora miało około 83 stopni. Jeśli chodzi o pobór mocy, to tutaj AMD bardzo pochwalę. RX 6600 XT pobiera prawie o 40 W mniej niż RTX 3060, a wypada przy tym często lepiej, jeśli chodzi o tradycyjną rasteryzację. Podsumowując, mam trochę ciężki orzech do zgryzienia z tą kartą, bo gdyby Radeon kosztował tyle co RTX, wtedy temat byłby dość prosty. Brać Radeona. Ale w momencie, gdy Radeon jest droższy o $50, no to jest mocniejszy w rasteryzacji, ale no lepiej faktycznie, żeby był, skoro jest droższy. A przypominam, że Radeon nie wypada pod każdym możliwym zastosowaniem lepiej, bo w momencie, gdy chcemy skorzystać z ray tracingu, no to wygląda to słabo, jak sami widzieliście. W momencie, gdybyście pracowali na Blenderze czy w Adobe Premiere Pro, no to również nie będzie to taka jednoznaczna rzecz. No i ostatnim gwoździem do trumny jest to, że Radeon 6600 XT posiada 8 GB VRAM-u, a przypominam, 3060 ma 12 GB. I okej, ja wiem, że na dzień dzisiejszy to ma naprawdę marginalne znaczenie, zwłaszcza przy rozdzielczości Full HD, no ale w momencie, gdy kupujecie kartę graficzną na dłużej, no to fajnie jest mieć więcej tego VRAM-u, co na przykład chwaliłem w Radeonie 6700 XT i no właśnie chwalę w 3060 za to, że mają tego VRAM-u po prostu więcej. Z drugiej strony jednak, jeżeli ktoś z was gra tylko w takie tradycyjne gry, macie gdzieś Blendera, macie gdzieś Adobe Premiere Pro, macie gdzieś w ogóle Ray Tracing, no to okej, taki Radeon będzie na pewno wydajniejszy niż taka 3060. To jest prawda.
ale z drugiej strony, jeżeli chcecie coś wydajniejszego, to równie dobrze w podobnej cenie można kupić 3060 Ti, która, fun fact, ma też 8 GB VRAM-u. No i to już nie jest wcale wtedy taka oczywista decyzja. Jednak koniec końców i tak nie wiemy, jakie będą ceny, bo wiecie, jak to teraz wygląda na rynku kart graficznych. Więc jeśli upolujecie tego 6600 XT w cenie 3060, no to może być to spoko deal. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej karcie graficznej, a ja żegnam się z wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. Pajos!